Jak efekty, panie Włodku? Kiepsko. Kiepsko? Bardzo kiepsko. Będziemy się ratować na Wiśle, na spinning chyba. No i pierwszy raz z nami Grzesiu. Niestety wyprawa nieudana, Grzesiu. Ale złapał. Ale złapał, potyczkę złapał. Dzisiaj Grzesiek wygrywa. I spróbujemy się poratować na Wiśle. Na spinning może. Pierwszy raz w tym roku gówno złapałem. Musi być to, co nie? Za gówno nie złapać. No gówno złapałem. Bo co złapałem? Jedno branie. No i początek dzisiejszych łowów. Na Leszczach się nie udało. Grzesiu ma pierwszą rybę. Sandacz pewno, co? Podejrzewam. Ja prawie wędkę mi wywaliłem. Tak? Co to? Co? Nie wiem, teraz. Kurde, walcznie. Mały szczupaczek. No taki zaparowany. Dobra, Grzesiu się pochwali trochę swoim arsenałem. Grzesiu, opowiadaj coś ciekawego, co masz. Znaczy się chwalić tutaj. Dawaj, pokazuj. Taka zbieranina. No Grzesiu, widać na twisterki. Łapie spore główki jigowe. To jest jakaś dziesiątka, piętnastka. Co tu jeszcze? Wahadówki nawet, klasyczne. Nawet podlodową. Nawet jakieś podlodowe blaszeczki. Jest woblerek. Tutaj proszę, mepsa już widzę. Mepsiki. Gumeczki mepsa. Też główki jigowe duże. Oczywiście. Wahadóweczki. Wahadówki. O tym jest, mówiłeś pewnie. Tak, jest malutki woblerek. O, taki kolorowy, pomarańczowy z niebieskim takim grzbiecikiem. Dobre na konie pewno, co nie? Nie opadnie. Nie opadnie się. Musisz kiedyś sprawdzić. Dobra, na razie Grzesiek prowadzi w tych zawodach, można powiedzieć. Jest 1-0. 41 cm szczupaczek. Do wody trafił. A my idziemy dalej ratować to, co żeśmy wczoraj zepsuli na Leszczach. Jak panie Grzegorzu? Miło spędzony dzień. Poranek. Dobrze jest. Końcówka sezonu, a my walczymy tutaj, szukamy jakichś olbrzymów. Patrz, widzisz? O, no widać. Szlatuj, będzie spróbować. Ja to mówię, jak dobra, idziemy jeszcze na jedną główkę. Obrzucamy. I wracamy do domu. Tego szczupaka pokażemy na zdjęciu, co Grzesiu złapał za chwilę. Bo jak było widać, złapane był jeszcze jak było ciemno. 41, 42, tak? No jakoś tak. 41, 2 cm. Wrócił oczywiście do wody. To jedyny przyłów dzisiaj. Staraliśmy się poprawić sobie humor po nieudanej wyprawie na Narew. Jakoś można powiedzieć, że trochę poprawione humory, ale bez rewelacji. Trochę zerwanych przynęt. Tak, dokładnie. Trochę zerwanych przynęt, ale nie dużo, co nie Grzesiu?
Ja ze trzy, ja ze dwie. I dobrze jest. Także powoli sezon dobiega końca. My sobie spacerujemy nad Wisłą. Pogoda ładna. Chyba darujemy sobie grunt, co nie? No, można trochę pospinningować. A zaczniemy spinning. Także idziemy jeszcze obrzucać tamtą główkę. I wracamy do domu. Na koncie jedna ryba. Luz dałeś? Co? Luz dałeś? No bo ci dawałem aparat i dlatego. No i dobra, wracamy na Wisły. Zmęczeni, godzina 10. Jestem z Grześkiem. Jednym z naszych bywalców strony. UMH. Grzesiu, wyniki jakie? Powiesz? Mizerne. Mizerne. O godzinie 6 szczupaczek. Miało być ładne zakończenie, ale się nie udało, prawda? Prawda. Najprawdopodobniej okoń mi się zerwał, ale nie byłem wielki, mały. No i tyle. Natrzepaliśmy kilometrów. Ale ciepło, co nie? Także jest ok. Jakieś pozytywne aspekty, pozytywne aspekty tej wyprawy na pewno są. Tak jak Grzesiu powiedział, miła niedziela. Wracamy do domu. Przede wszystkim się najeść, to nie? Na śniadanie. Na śniadanie, dokładnie. Także do następnego razu. Miejmy nadzieję, że ta pogoda pozwoli jeszcze nam trochę połapać w tym sezonie, bo mamy ambitne plany. Także to tyle. Do następnego. I threw it in reverse, made a motion to appeal. You kicked my legs from under me and tried to take the wheel. I told you I wanted to be wrong, but everyone is humming a song that I don't understand. I know that the sun has shined on my side.